Na te inwestycje zielonogórzanie czekali od dawna. Podziemne przejście z dworca PKP pod torami na ulicę Towarową znacznie ułatwi przemieszczanie się mieszkańców i skróci czas dotarcia na drugą stronę miasta. Tunel był gotowy już od jakiegoś czasu, jednak to właśnie dzisiaj oficjalnie została zdjęta krata oddzielająca starą część podziemnego przejścia, która prowadziła na drugi peron, od dobudowanej nowej części. Służy zarówno pasażerom kolei, również dworca autobusowego, miejskiego i tego PKS-u, ale również służy mieszkańcom miasta, którzy teraz będą mogli łatwiej przechodzić na drugą stronę torów do przychodni lekarskiej, do Parku Przemysłowego Zastal, czy na duże osiedla mieszkaniowe, które są położone po obydwu stronach ulicy Sulechowskiej. Przy wejściu od strony ulicy Towarowej, oprócz schodów, znajduje się też podjazd dla rowerów i wózków. Takie ułatwienie jest też już w trakcie budowy po drugiej stronie, czyli przy ulicy Dworcowej. Do dyspozycji pasażerów i przechodniów będą również tablice z odjazdami pociągów, windy oraz wyświetlacz peronowy. Tunel przystosowany jest do potrzeb osób niewidomych. Na poręczach są nakładki z napisami punktowymi Braille'a, a także specjalne pasy z wypustkami na posadzce. Dodatkowe 36 metrów tunelu to ułatwienie szczególnie dla pacjentów przychodni Aldemet, ale inwestycja będzie służyć w równym stopniu wszystkim mieszkańcom. To jest bardzo ważny dzień, nie tylko dla naszych pacjentów, ale dla wszystkich mieszkańców tego miasta. Państwo sobie zdajecie sprawę, że to jest tak naprawdę przejście ewakuacyjne na wypadek jakiegoś nieszczęścia, gdyby się coś stało, nie daj Panie, z mostem czy innym, to jest to jedyne przejście, gdzie ludzie mogą przejść na drugą stronę przez tak duże miasto. Zielonogórzanie nie ukrywają zadowolenia z nowego podziemnego przejścia. Podkreślają, że o wiele łatwiej i bezpieczniej będzie dla nich poruszać się tunelem. Wcześniej musieli korzystać ze schodów oraz wiaduktu przy ulicy Sulechowskiej, co szczególnie dla osób starszych było dużym utrudnieniem. Codziennie musiałem przejeżdżać wiaduktem, a tutaj wspaniała rzecz, tylko na rower, żeby był zjazd jeszcze. Szkoda, że nie ma przejazdu samochodowego, teraz byłby następny. Samochodem, ale jak jeszcze jeździłam autobusem, no to niestety musiałam chodzić po wiadukcie, a tutaj uważam, że naprawdę zdecydowanie jest to wspaniały pomysł. Prace nad budową tunelu rozpoczęły się w październiku 2017 roku, a ich koszt to blisko 8 milionów złotych.